Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania 5 tygodnia sezonu 7. Pokażę wam też lokację gwiazdki, jak i tej sekretnej, oraz resztę potrzebnych miejsc. Zanim się zaczniemy, tak zawsze przypominam wam, żebyście po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania nie wychodzili przez menu, bo w takim przypadku żadne wyzwanie wam się nie zaliczy. Do tego, za wykonanie wszystkich wyzwań w tym tygodniu otrzymacie możliwość zdobywania sekretnej gwiazdki, która da wam poziom karnetu bojowego lub punkty doświadczenia. Okej, klasycznie zacznijmy od 3 darmowych wyzwań. Pierwsze wyzwanie rozkazuje nam zadać 5000 punktów obrażeń strukturą wroga. Struktury wroga to nic innego jak rampy, piramidki, ściany czy podłogi postawione przez naszych przeciwników. Przypuszczam, że najłatwiejszym sposobem na wykonanie tego wyzwania byłoby latanie samolotem wokół mapy w poszukiwaniu struktur do zniszczenia. Ale patrząc na to, jak często bierzemy się za walki na budowanie, wystarczy, że zbieraka lub dynamitu pozbędziecie się pozostałości po wrogu. Drugie wyzwanie z tych darmowych tym razem jest podzielone na etapy i znamy już każde z 3. Pierwszy etap każe nam zatarczyć na wieży ciśnień. Mowa to dokładnie tej metalowej konstrukcji w sklepowej Sedybie. Wystarczy, że na niej wylądujecie lub się do niej dobudujecie i wykonać dowolne taneczne ruchy. Drugi etap, w zależności od tłumaczenia, wysyła nas na wieżę widokową lub zwiadowczą. Tak czy siak chodzi o dokładnie tą drewnianą wieżyczkę niedaleko sklepowej Sedyby w samotnym schronisku. Najłatwiej będzie, jeśli od razu do niej wylądujecie i zatańczycie. Ostatni etap wysyła nas na wieżę kontroli ruchu lotniczego, która jest nigdzie indziej jak na lodowych lądowiskach taśmowej części mapy. Trzecie, już ostatnie darmowe wyzwanie zleca nam wyeliminować przeciwnika z odległości bliższej niż 5 metrów. 5 metrów w Fortnite to mniej więcej tyle. Bez wahania mogę wam polecić walkę na kill-offy na dachach domków. Jeśli uderzycie jako pierwsi, to na pewno wygracie ten pojedynek. Przechodząc do tych płatnych wyzwań, to pierwsze z nich zleca nam wyeliminować 3 przeciwników z broni z tumikiem. Nie jest to najszerszy wachlarz broni, bo do wyboru mamy tylko pistolet z tumikiem i Skara z tumikiem. Obie broni jest łatwo znaleźć w jednym dobrym meczu. Z tych dwóch wolałbym oczywiście Skara z tumikiem, ale pistolet na blisko nie jest taki zły, jeśli oddamy szybką serię strzałów. Drugie wyzwanie polega na otwarciu 7 skrzyń w łazie odpoczynku lub w płaczącej puszczy. W obu miejscówkach jest wiele skrzynek. W płaczącej puszczy są także skrzynki w sekretnym laboratorium. Wszystkie możliwe lokacje skrzynek w obu miejscówkach widzicie teraz na ekranie. Trzecie wyzwanie z tych płatnych wysyła nas w poszukiwania pomiędzy gigantycznym kamiennym człowiekiem, koronowanym pomidorkiem, a otoczonym drzewem. Te 3 lokacje kierują nas na dokładnie tą lukę w klawie w tym miejscu na mapie. Na ten moment tej gwiazdki jeszcze u mnie nie ma, bo nagrywam to przedwcześnie. Jeśli coś się zmieni, to dam wam o tym znać w przyjętym komentarzu. Ostatnie wyzwanie w tym tygodniu polega na wylądowaniu w różnych lokacjach. Jest to wyzwanie podzielone na etapy i pierwszy z nich, dla przykładu, każe nam wylądować na srogim szczycie. Jest to najłatwiejsze i jasne wyzwanie, dlatego nic więcej nie dodam. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymacie taki oto ekran wczytywania oraz możliwość zdobywania sekretnej gwiazdki, która tym razem skrywa się tutaj. A w grze powinna pojawić się w tym miejscu na mapie, w sekretnej miejscówce Yeti nad materacem. Poza tym, jeśli wykonacie wszystkie wyzwania w tym tygodniu i te z poprzednich, odblokujecie niebieski wariant Pumy. I to tyle. Ja dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.